Siemano i sobie witam w kolejnym filmie Napoleonowe. Ej, zawsze się witam w tym korytarzu, nie? Musimy coś zmienić, czekajcie, czekajcie, witam się teraz w magazynie. Siemano, siemano, witam w kolejnym odcinku, więc zostawcie łapka w górę, subskrypcję, żeby być na bieżąco. Wiem, że tak wystartowałem z samego początku, ale słuchajcie, dzisiaj mam genialny pomysł. Ponieważ dzisiaj sprawdzimy, czy maszyna do klonowania, którą wykorzystuje X, czy działa na nas. Słuchajcie, poddam się temu. Jestem ciekaw, czy uda się zrobić mojego klona w Minecraft. Jeśli się uda, to powiem tak, będziemy mieli dwa powody. Jeden do takiego się cieszyć, ponieważ to wielka chwila dla nauki. Drugi to się bardzo smucić, bo nie wiadomo, co w takim razie X już zrobił z tą maszyną i kogo tak naprawdę sklonował. Tego tak naprawdę się, no dzisiaj nie dowiemy, ale możemy się tylko spodziewać, że może być naprawdę ciężko. Ale sprawdzimy, czy w ogóle działa ta maszyna. Oczywiście zanim przejdziemy dalej, no to widzowie, wbijcie na mój kanał Szczypsą Plus, ponieważ tam odcinki są codziennie w naszej wioski kochanej Kidowicy. Tak samo zapraszam was na serwer kidowice.pl, ponieważ tam, no super fajne są tryby i oczywiście można tam spotkać mnie i Dave'a. A jak już jesteście przy Dave'ie, to lecę do niego, ponieważ on jeszcze nie wie o moim dzisiejszym hardkorowym pomyśle. Jestem ciekaw, jak on na to zareaguje, ponieważ to on będzie musiał obsłużyć maszynę. To on będzie musiał mnie tak naprawdę sklonować. No, to będzie naprawdę głowa mała. Dobra, słuchajcie, idziemy tu. Czy on jest u siebie na chacie? Wchodzimy do środka, schodzimy na dół. Halo, panie Dawidzie! Halo, panie Dawidzie. Dawidzie. Panie Dawid... Nie ma go na chacie? Halo, halo. Znajdziesz, człowieku. Nie, no ty znowu się schowałeś i ja nie wiem, i ja będę musiał cię znowu tak szukać bez sensu. Ja wypoczywam w miejscu do wypoczywania. Dobra, to w takim razie szukam miejsca do wypoczywania. W tych pokoikach na dole śmiesznych cię nie ma, w różowym. W różowym też cię nie ma. W różowym to byś nawet nie wypoczął za bardzo. Dobra, gdzie ty leżysz? W łóżku? No gdzie się idziesz zrelaksować? No gdzie? Do łóżka. Chcesz... Ale zrelaksować. Zrelaksować do... A, do basenu. Okej, pak, pluska. Relaksuje. Pak, pluska. Jest relaks pełną parą all inclusive. No to taki niezły all inclusive tutaj, no. Taki bardziej brodzik. To jest brodzik. Co? Co to jest? Co tu pisze? Kuponatorium. O, tu się ładuje kupę? Nie, to jest najnowocześniejsza maszyna inteligencji. Ja z niej korzystałem kiedyś. Jak to działa? Jak to działa? No kiedyś to tam, to coś tam się to kurde robiło, ale już nie pamiętam, co to robiło. Rzucam fajerwerkę, co się wydarzy? O, nie zostało. No nie, jeszcze nie wydarzy, bo to jest zepsute, no zepsuło się to. No, no to nie, to niezłe kuponatorium. Ale to kiedyś było dobre, to kiedyś coś tam taka zrobiło, nazwa. Chyba jakąś potę. Taka nazwa. Coś słuchaj, tam, co, czegoś to się przyczyniło. Co? Słuchaj, ty siądź i posłuchaj, bo możesz się przewidzieć, gdzie? Powiem, co ja chcę dzisiaj zrobić. Nie wiem, gdziekolwiek, coś na schodach. O, może być tu. Dobra, słuchaj. Padłem na genialny pomysł, nie? Pomysł ten nazywa się, prawda, eksperyment naukowy, tak go nazwałem. I eksperyment polega na tym, że wykorzystamy tę maszynę do klonowania X-a i sklonujemy mnie. Nie. No co nie? Dlaczego nie? Jaki jest, nie będę jaki tego jest robił. Dla którego nie? Bo nie wytrzymam już z dwoma debilami, co nie będą lampy niszczyć w domu. Nie będę ale tego robić. Ale spokojnie, no to nie. Drugiego sobie zaprogramujesz tak, że będzie ci je naprawiał, ja będę niszczył, drugi będzie naprawiał, może tak, co? Nie da się tego zaprogramować pewnie. Może się na tym nie znam. Może się da, no stary, no nie, no musimy to spróbować, stary. Nie bez powodu tam jest taka maszyna, nie możemy z niej nie skorzystać. Jest opcja klonowania, trzeba z niej skorzystać. Ty to jesteś teraz niepoważny i co, chcesz sklonować drugiego osobnika takiego jak ty? Tak, tylko ty i też z tą głową, tak? Będzie sobie nagrywał odcinki. Też z tą głową rozwaloną. Nie, właśnie nie, dlatego ja będę miał tą głowę, co mam teraz. Widzisz ten, tą ale to nie skopiuje tak, to skopiuje kurde może, to, co masz pod maską, no. Może się uda, kto wie. Ale to czemu z tym nie pójdziesz kurde do burmistrza wioski, tylko do mnie z tym przychodzisz, ty? Słuchaj, ja burmistrza wioski to już dawno nie widziałem. Chodź, idziemy tam, trzeba wykonać tą operację naukową. Bo, no dobra, wiesz, ale ja nie biorę żadnej odpowiedzialności, jeżeli się nie uda. Ba, spokojnie, jeżeli spokojnie. Coś się nie uda, to ja uciekam. Uda się na 100%, znaczy nie wiem, czy się uda na 100%, ale mam nadzieję, że się uda na 100%. Ale słuchaj, ja potrzebuję twojej tutaj, prawda, sprawnej ręki, która będzie posługiwać się tą maszyną, okej. Aha. Coś tu wybuchło. Co to się stało? Nie wiem, ale mam nadzieję, że nie jest to zbyt ważne. Dobra, zejdźmy na dół. Okay. Zamknij to za sobą, albo ja to zamknę. No ale jak ty, no jak potem wyjdziemy? Spokojnie, jest inne wyjście jeszcze, o którym nie wiesz. Dobra, tu jest wyjście, widzisz? Ha! No, dobra, idziemy na dół, uwaga. Jesteś gotowy? Idź tam do tych drzwi, żebyś przeszedł. Pyk. No. Dobra, hop, na drugą stronę. Dobra, i teraz tak, wychodzi... O, dobra, żeby się nie spaliło... A! Nie wiem, no człowieku, ty nie jesteś to gotowy nie do takich akcji, to łóżko w ogóle. Tak ty nie jesteś gotowy do takich akcji, ty nie dobra, potrafisz... Dobra, zamurujemy to tak. No genialny pomysł, no. Dobra, słuchaj, no...
Nie panikuj, nie panikuj. Słuchaj, no idziemy to na dół, skurde, idziemy na dół. Coś się zakryje, wyrzucą z tej wioski. I tak, zamknęliśmy dzisiaj hejtera, zamknęliśmy tata hejtera już kilka dni temu. Mamy święty spokój, nikt nas tutaj nie złapie. Mamy maszynę do klonowania. Słuchaj, potrzebuję, żebyś usiadł tu i zajął się całą procedurą. Mam nadzieję, i wyczytaj coś, jak masz jakąś instrukcję, coś, nie wiem, bo ty jesteś inteligentny? No, na to wychodzi. No to dasz radę. Na dobra. Co? Słuchaj. Właśnie no tam. Aha, ja mam tam wejść, okej. Okay. No to... Ściągnij tą elytrę. A, z elytry, no dobra, ściągam elytrę. Ty, ale głowę dobra. Zostawiam, nie? Żebyś nie zeskanował tego od mnie. Bo to, ja nie wiem. Czekaj! Cisza! Ale tu się od razu pojawi klon, czy nie? Cisza. Dobra. Skanowanie jest teraz. Nie okay. Odzywaj się. Dobra, jest skanowanie, no. Nie dobra. Odzywaj się! Chcesz, żebyś się skanowało swoją otwartą gębą? Ogarnij się, jeszcze tylko 2 sekundy. Dobra, już. Boże, dobra, za ludzi nie cierpliwi. Nie chciałem, żeby miał mój głos. Dobra, wypuścisz mnie stąd? Bo ja widzę, że stąd nie mogę wyjść. Teraz jeszcze nie, bo teraz jeszcze tutaj robię protokół. Jakby się coś nie udało, to całe twoje pieniądze idą na moje konto. Czekaj. Ale co? Ja to musiałbym podpisać, co? A co, mają spaść? Mają się, nie wiem, nie znaleźć nowego nabywcy? To jest logiczne. Dobra, no ale i tak nie wyciągnie z Enderchesta, no chyba, że wykorzystasz mojego klona. Ale nie, ale to chodziło, wiesz, ogólnie, jakby ci się coś stało, to ja też kanał przyjmuję i tak dalej, więc spoko opcja. Okej, okay, dobra, okay. No i teraz I tak, masz no i czekaj. Gotowe? No chyba tak, no chyba teraz tylko po prostu muszę kliknąć start, nie, no i chyba się coś zacznie dziać, no. No dobra, no to słuchaj, odliczamy, musimy odliczać jak w NASA, uwaga. 10, 9, 8, człowieku, 7, tyle. 6, dobra, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oj, jest, udało się! Ja nie mogę, co to jest w ogóle, stary? Jestem ja. O, nie, ale... kurde. Dezaktywuj to. Ja się nie jednak boję. Nie będę tego dezaktywował. Nie, dla mnie to jest przerażające, że ja widzę samego się. Dezaktywuj to. Nie będę teraz tego dezaktywował. No nie będę teraz tego dezaktywował. Dlaczego nie? Stary, a co ja go chcesz komplikacje zrobić? Wyłącz go. Dobra, chwila. Już? Nie, dobra, stary, to jest przerażające. Ej, przerażające jest zobaczyć już? Samego siebie. Nie chcę tego powtarzać. Dobra, ale działa maszyna. Dawaj. Chcesz... Ty też? Dawaj. Nie, stary, ja nie umiem tego obsługiwać. Jezusie. Dobra, nie, jak no... z takimi ludźmi podpływać świat? No, ale ja, wiesz, no może... Słuchaj, nie, trzeba odpocząć od tego. Możemy jutro ciebie sklonować, ale nie odpocząć, dzisiaj. Kurde. Człowieku, wola nauki, to jest ważne, że wyszło. Ale stary, udało. No i właśnie, fajnie, że wyszło. Teraz dysponujemy taką wiedzę. Ty, a może byś tu to łóżko postawił, ty? Nie mam. Jak nie masz tego łóżka? Przecież ty je zabrałeś. Nie mam. Nie masz czerwonego, ale... O, widzisz? Nie, super. Ale tamte spaliłeś, to jest twoja wina. To jest moja wina, biorę to na siebie, ale ja tu wrócę potem i to naprawię. Dobra, słuchaj. Udało się. No. Udało się. Ej, ale wiesz, co mi się wydaje, kurde, no. Że zwaliłeś. Zwaliłeś. No bo to mogliśmy się więcej pobawić eksperymentem, a nie go od razu ale zabijać, ja kurde. Wystraszyłem się trochę, bo... To wiesz, jesteś taka, kurde, boi. Ale no nie, stary, ja tak sobie, jak zobaczyłem samego siebie, to jakiegoś takiego strachu nabrałem, że... Strachu, ja nie że wiem. Wiesz, że... się nie nadajesz do nauki. Że ktoś mnie może zastąpić i ja... Trochę mi się smutno zrobiło na tą myśl. No byłoby miło, bo ta osoba tam zaprogramowała, żeby mi niszczyła tego, więc... byłoby spoko. No, to jutro możemy zaprogramować ciebie, który nie uwiadomił bucanator, co ty na to? I no, wtedy ale sobie zrobimy nasze niemożliwe. Klony, a my pójdziemy na wakacje, co ty na to? To jest niemożliwe, bo... bo nie. Co, tak czemu się nie? Da zrobić. Jak tak się nie da zrobić. To da się zaprogramować, że nie będę rozwalać lampki. Właśnie, a propos lampek. Dobra, jak tam wejdziesz i zniszczysz lampkę, to ja przysięgam, że idę do swojego domku i go podpalam. Nie, dobra, no nie zniszczę ci. No nie, powiedziałem, że nie zniszczę, ty! Kaj lecisz! Ale co, no muszę być przygotowany, no! Kaj lecisz! Dobra! No, pamiętaj o granicy, nie przekraczaj granicy. Gdzież mam tą granicę, człowieku? Sam ją zrobiłeś. Dobra, słuchaj, udało nam się skopiować mnie. Mamy klona, w sensie jakby od razu go wyłączyliśmy na całe szczęście. Wiemy jak zrobić. Ale udało się, tak. Możemy to wykorzystać w jakiś sposób, więc widzowie, jak macie jakiś pomysł, jak moglibyśmy wykorzystać klona naszego i jak, czy w ogóle jest sens nas sklonować? Może wiesz, słuchaj, no ja mam taki pomysł, moglibyśmy się sklonować, czy te nasze klony by tutaj działały, a my byśmy poszli na wieczne wakacje. To nie jest dobry pomysł, stary, to nie przeszło. Musi być dwójka szefów, no. No tak, no to prawda. Ale moglibyśmy te klony jakoś fajnie wykorzystać, więc widzowie, jak macie jakiś pomysł, da zostać łapkę w górę i napiszcie w komentarzu. No i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Elo. Yo.